Gdzie kucharek 6, tam damy wam zjeść. Takie hasło przyświecało piknikowi lasowiackiemu, jaki miał miejsce w zabytkowym parku przy siedzibie Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Tarnobrzegu. Nie zabrakło przysmaków lasowiackich, występów artystycznych i warsztatów. Chyba każdy zna powiedzenie, gdzie kucharek 6, tam nie ma co jeść. Mówi ono o tym, że jeśli zbyt dużo osób wykonuje jakąś pracę, to zamierzone zadanie nie zostaje dobrze wykonane. W tym przypadku to się nie sprawdziło. Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie, oddział w Tarnobrzegu, postanowiło dotrzeć do uczestników pikniku przez żołądek do serca. Oczywiście my chcemy Państwa nakarmić, tutaj czekają pyszne danie i tak dalej, to jest wszystko takie aromatyczne i takie smaczne, ale chcemy też przekazać taką głębszą myśl, jak się żywili dawni ludzie, jaki mieli wielki szacunek do chleba, jakie wartości łączyły ich poprzez ten stół, a były to niezwykłe wartości. Nawet Pani redaktor, przede wszystkim od tego trzeba zacząć, że oni się żywili zgodnie z porami roku, ale również i z porami tych liturgii w kościele. I to jest takie niezwykłe, że do stołu siadał pierwszy ojciec, gospodarz, dopiero później dzieci. Teraz jest to wszystko takie odwrócone, prawda? Więc to on później łamał ten chleb, który ogromny szacunek. Najpierw też wykonywany był ten znak krzyża, prawda, na tym chlebie. Zawsze się gromadzili wokół stołu, zawsze adorowali śniadanie wczesne, obiad i później to kolację. Skromnie, ale było to razem. I teraz wszyscy byli razem. Uczniowie, nauczyciele, dyrektorzy tarnobrzeskich szkół, przedszkoli, zaproszeni goście i członkinie zespołu ludowego Cyganianki. Uważam, że naszą kulturę rodzimą, naszą kulturę lasowiacką trzeba promować, a szczególnie kuchnia, bo kuchnia jest bardzo prosta, bardzo przejrzysta i wszystkie potrawy, które były pielęgnowane i hodowane na tych małych poletkach, one są wykorzystywane do dziś. Jest to groch, jest to kasza, jest to kapusta, są to wszelkiego rodzaju zboża i należy to wszystko stosować, aby było po prostu bardzo przejrzyście, jak już powiedziałam, i bardzo prosto. Tym razem Cyganianki przygotowały 2 potrawy powstałe w oparciu o przepisy, jakie znajdują się w książce Kuchnia Lasowiacka. Jest to kaszak, bardzo trudna nazwa. Wiele osób nas pyta, dlaczego ta nazwa jest akurat taka. A muszę powiedzieć, że głównym składnikiem jest ser i kasza jaglana. To wszystko się zmiesza, zawija w ciasto drożdżowe, piecze się oczywiście w chlebowym piecu opalanym drewnem i z tego powstaje placek. Jest to placek, ale na ostro, bo dodaje się pieprz i dodaje się oczywiście sól. Ale jest drugi wariant, gdy są w domu dzieci, wtedy można zamiast soli i cukru dodać oczywiście cukier i wtedy jest taki zwykły placek, jak pieczemy na niedzielę, tylko w bardzo starym wydaniu. Piknikowi towarzyszyły warsztaty tworzenia tradycyjnych ozdób lasowiackich oraz prezentacja gry planszowej Lesiocki Gospodosz, jakie przygotowali pracownicy Biblioteki Pedagogicznej w Tarnobrzegu. O stoisko edukacyjne las wokół nas zadbał Tarnobrzeski Klub Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej. Z kolei uczniowie z szkoły podstawowej z Woli Rusinowskiej, Tarnobrzeskiej Siódemki i Trójki o oprawę artystyczną. Piknik lasowiacki poprzedziła konferencja powiatowa dla dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek oświatowych.